Witam Państwa, Paweł Rakowski, Rozmowa Niezależna. Moim Państwa gościem jest profesor Bogdan Szafrański, amerykanista i ekonomista. Witam Pana, profesorze. Witam, dzień dobry. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o wielkiej polityce, teraz porozmawiamy o wielkiej ekonomii. No, dyskusja odnośnie elektronicznego pieniądza doszła też nad Wisłę. I chciałbym, żebyśmy omówili ten temat, ponieważ jest dość dużo kontrowersji, mitów, opinii, które są oczywiście, krążą w cyberprzestrzeni. Podstawowe pytanie, czym jest ten pieniądz wirtualny? No, tu trzeba powiedzieć o kilku formach. Najważniejsza i o tym temacie NBEP, jak również eksperci rozmawiałem, to mówimy o Central Bank Digital Currency, czyli pieniądz cyfrowy emitowany przez bank centralny. No, w naszym przypadku byłby to Narodowy Bank Polski. W Stanach Fed, czyli amerykański bank centralny. No i oczywiście na przykład w Szwecji bank centralny Szwecji. W Europie, jak będzie euro, no to by była to, nazwijmy to, umowa i przez Europejski Bank zajmujący się polityką monetarną. Są również pieniądze, które znamy jako kryptowaluty, ale to jest zupełnie inna koncepcja. To są pieniądze oparte o technologię, która jest ze swej natury zdecentralizowana, czyli nikt nie kontroluje. A w przypadku pieniądza tego oficjalnego, który by zastępował banknoty i monety, to mówimy o pieniądzu scentralizowanym, czyli kontrolowanym przez bank centralny. Kryptowaluty są zupełnie zdecentralizowane. Natomiast pewne cechy zarówno tego zdecentralizowanego, jak i scentralizowanego pieniądza są bardzo istotne, bo przyspieszą transakcje, obniżą koszty transakcji, ułatwią handel międzynarodowy, dlatego zarówno ten pieniądz, nazwijmy to prywatny, kryptowaluty, jak i pieniądz, nazwijmy to państwowy, czyli emitowany przez banki centralne, ma przyszłość, natomiast jedynym krajem, który tak naprawdę eksperymentuje i wprowadza pieniądz cyfrowy, ten scentralizowany, to są Chiny. Natomiast Chiny nie są dobrym punktem odniesienia dla krajów demokratycznych, które no też mają pewne obawy przed tego typu pieniądzem. Jedną z nich jest to, że pieniądz ten scentralizowany, kontrolowany przez bank centralny, no jest w pewien sposób pieniądzem znaczonym, czyli jakakolwiek prywatność transakcji jest bardzo wątpliwa. To oczywiście jest korzyść, żeby handel bronią, handel narkotykami, łapówki, czy w ogóle działalność przestępczą ukrócić przy pomocy takiego pieniądza i to zresztą Chińczycy podkreślają. Natomiast no, przy okazji ludzie, nazwijmy to niewinni, no, też by byli jednak narażeni na różnego typu problemy. No, kolejnym problemem to jest jednak to, że to jest pieniądz cyfrowy, czyli taki pieniądz musi być bardzo dobrze zabezpieczony przed cyberatakami. To cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne, a wiemy, że przestępcy ingerują w na przykład wybory czy innego typu systemy, na przykład energetyczne, zarządzanie energetyką, więc również mogłyby ingerować w pieniądz ten cyfrowy, centralny. Także to też jest duży kłopot. No i najważniejsze z punktu widzenia banków centralnych to jednak polityka banku, polityka monetarna, no, byłaby zupełnie inna i dużo trudniejsza. Także to jest zresztą obawa na przykład Fedu, no i w pewien sposób też jest obawą tutaj na rynku polskim. Natomiast są oczywiście i naukowcy, i politycy, którzy by chcieli widzieć pieniądz cyfrowy na przykład w Polsce, ale to można powiedzieć, że to są trochę kręgi
zbliżone do tych, które, choć nie tożsame, zbliżone do tych, które by chciały na przykład wprowadzić euro, no bo wtedy Narodowy Bank Polski byłby słabszy. Gdyby był pieniądz cyfrowy, taki centralny, złotówka cyfrowa, to rola banku no, byłaby trudniejsza i być może mniejsza. No więc to też jest jakby taka trochę próba osłabienia ważnej instytucji konstytucyjnej, jaką jest NBP. Tak z tej wielkiej makroekonomii chciałbym, żebyśmy przeszli do portfela, który tak właśnie w wyniku tej rewolucji tak właśnie przestanie być w ogóle potrzebny, jak rozumiem, tak? No bo w chwili obecnej jest tak, że jak mam 100 zł, które mam w banku, znaczy na koncie w banku, mogę te 100 zł zapłacić kartą, mogę zapłacić blikiem, mogę zapłacić kartą kredytową, mogę przelewem, to wszystko wykonać już teraz w chwili obecnej telefonicznie, ale też mogę wyciągnąć te 100 zł, mieć ten papier i zapłacić. Tak. Czy po tej rewolucji, nazwijmy, czy ten pieniądz wirtualny oznacza to, że bankomat zniknie i będę mógł płacić tymi samymi środkami, znaczy w ten sam sposób, tylko nie w gotówce? No dokładnie tak. To znaczy jakby docelowo pieniądz w tej formie fizycznej, czyli banknot, monety, zniknie. Dlatego też ciekawe są rozważania banku, który jest w podobnej sytuacji jak Narodowy Bank Polski. Mówię o Banku Centralnym Szwecji, no bo jest to kraj Unii Europejskiej, ale który ma własną walutę koronę, ale który już w dużej mierze jest krajem bezgotówkowym. Więc tam, powiedzmy, to zainteresowanie pieniądzem cyfrowym jest dużo większe niż u nas i prace dużo bardziej zaawansowane. No, dlatego, że to jest, jak to się mówi, cashless society. Nie ma tak dużo banknotów i monet w obiegu. No, nasze społeczeństwo jest jednak przyzwyczajony do pieniądza tradycyjnego, czyli ale papierowego. Ale jesteśmy bardzo zaawansowani, porównując wiele krajów, jeśli chodzi o system właśnie płatności. Ja na przykład płacę blikiem i za granicą mam ten problem, że jakoś się czuję zdezorientowany. Tak, to znaczy jest wiele osób, szczególnie młodszych, albo no powiedzmy, które nie obawiają się tych technologii i stosują. Natomiast nadal w Polsce, no, takie szacunki są, że około 20%, no, co najmniej kilkanaście procent osób w ogóle nie ma konta. W Stanach Zjednoczonych około 5%. Także tu nawet tak zaawansowany kraj jak Stany Zjednoczone nie ma, są osoby, które nie mają konta w banku, a około 20% nie korzysta z tych nowoczesnych form, nazwijmy to, transakcji elektronicznych, czyli nadal używa czeki i transakcje gotówkowe. W Polsce też jest spora część osób, które no nie potrafi albo nie jest przyzwyczajona do tych nowoczesnych form. I zresztą jednym z problemów wprowadzania pieniądza cyfrowego jest to, żeby nie nastąpiło takie kolejne wykluczenie części osób z obiegu gospodarczego. Ci, którzy nie potrafią, nie umieją i no tak, nie przyzwyczają się. Na przykład. No dokładnie, więc to nie jest takie proste. Natomiast wracając do przykładu chińskiego, Chińczycy oczywiście promują to rozwiązanie, oni to, można powiedzieć, ten pieniądz chcą po to wprowadzić, żeby to była kolejna forma nadzoru nad społeczeństwem, takiej kontroli, więc bezpośredniej, bo na przykład no, uważa się, że mogą pieniądz niepokornym na przykład unieważnić i zniknę jakiekolwiek ich tam bogactwo. Opozycji politycznej. Dokładnie. Albo Kościołowi katolickiemu. Natomiast wśród pozytywów jednak jest to, że przy pomocy smartfona nawet można płacić, jak się nie jest zalogowanym w sieci. Czyli już ta technologia jest taka, że nazwijmy, jest odwzorowanie tego pieniądza w
smartfonie i nawet jak nie ma się dostępu do sieci, to transakcje, tam gdzie oczywiście jest ten terminal, gdzie można tą nie, zbliżeniowo transakcję dokonać. Czyli to jest też, można powiedzieć, z punktu widzenia konsumenta korzystne, że nie zależy się od zasięgu sieci. Także oczywiście są plusy tego typu pieniądza i na przykład, no to też byłby duży plus, gdyby na przykład można było transakcje te blikowe i tak dalej gdzieś tam wpuszczyć czy na pustyni dokonywać. Wydaje mi się, że to na razie nie jest możliwe. Natomiast przy pomocy pieniądza cyfrowego, tego emitowanego przez bank centralny, czyli taki elektroniczny yuan, to jest możliwe. No i oczywiście Chińczycy chcą, żeby przy pomocy promowania tego rozwiązania no też rozprzestrzenić rozpoznawalność juana i żeby wchodziła w te rejony, gdzie dolar jest pieniądzem rezerwowym, gdyby więcej było transakcji w juanie, bo będzie tańszy, szybszy i tak dalej, no to jakoś tam będą, tak liczą Chińczycy, nadgryzać tą dominującą pozycję dolara w świecie. Mhm. Tak słuchając tego, co pan profesor mówi, zastanawiam się, czy to może nie jest jakaś próba w ogóle wprowadzenia jednej światowej waluty. No bo po co nam wirtualny dolar, yuan, korona, rubel, szekiel? No tak właśnie, no przecież nawet jak dzisiaj to trzeba iść do kantoru albo w bankomacie, to od razu już tam po kursie NBP się akurat wymienia. No ale tak właśnie, no po co w ogóle taka operacja? No minimalizujemy robotę, a nie zwiększamy. Generalnie problem z walutą jednolitą dla wszystkich, no to jest tak z euro. Euro tak jest skonstruowane, że jest to w pewien sposób pieniądz uśredniony i kraje mocne, jak Stany, jak Niemcy czy Holandia, najwięcej korzystają, bo dla nich ten pieniądz, euro, jest niedowartościowany, sprzyja eksportowi. Natomiast kraje słabsze, te, które są no, gospodarczo jednak na niższym poziomie, jak na przykład Grecja czy południe Europy, te kraje tracą. No, też widzimy, że kraje nadbałtyckie nie osiągają korzyści z posiadania euro, bo u nich inflacja jest wysoka. No, oczywiście to jest z innych przyczyn niż czysto gospodarcze. No i jeśli myślimy o takim jednolitym pieniądzu dla wszystkich, ten pieniądz by sprzyjał przepływowi bogactwa, no jednak od krajów biednych do krajów bogatych. No tak się dzieje w strefie euro. W związku z tym, wprawdzie od strony takiej technicznej, od technologii, to można sobie wyobrazić, że taki jednolity pieniądz mógłby być wprowadzony, natomiast gospodarczo no, to mogłoby być no, bardzo, bardzo trudne, no bo jednak kraje biedne to są kraje ludne, jakby zaczęły tracić, no to kłopoty polityczne, ekonomiczne mogłyby no, być zbyt duże w takiej sytuacji. Także wprawdzie od strony takiej teoretycznej, technologicznej można sobie wyobrazić taki jednolity pieniądz dla wszystkich, natomiast no, gospodarka, życie społeczne no, będzie utrudniało. I ostatnie pytanie. W którym momencie debaty, dyskusji odnośnie elektronicznego pieniądza znajduje się polska bankowość i polskie życie ekonomiczne, polityczne? No, tu jeszcze jedną rzecz może dodam, o czym nie mówiłem, że jak jest pieniądz taki scentralizowany, emitowany przez bank centralny, to można sobie wyobrazić i w zasadzie w tym kierunku nieco Chiny idą, że banki jako takie, system bankowy przestaje być potrzebny i te konta wszystkie mogą być w banku centralnym. No to byłby kłopot, gdyby w Polsce wprowadzono scentralizowany pieniądz emitowany przez NBEP. No, jaka jest rola banków, no i jaka jest przyszłość banków, to by musiały no, albo zmniejszać swój zakres działalności, albo no, zająć się nieco inną działalnością niż ta typu udzielanie kredytów, lokaty w tych bankach. Także Bank Centralny Polski, czy Narodowy Bank Polski
obserwuje, ma osoby, które zajmują się tematem, ale bardziej od strony tej teoretycznej, od strony obserwowania, jakie są rezultaty w innych krajach, jakie są tam osiągnięcia, nazwijmy to, naukowe. Też mogę powiedzieć, że jest taka, powiedzmy, mapa światowa, która pokazuje, które kraje, jak bardzo są zaawansowane we wprowadzaniu i badaniu i testowaniu pieniądza cyfrowego banku centralnego. Teraz około 105 już się uważa, że mają pewien poziom zaawansowania. Polska jest dalej jako ten obserwator, czyli na razie postawa banku centralnego, i w moim przekonaniu jest to w naszej sytuacji słuszna postawa, jest pewnego wyczekiwania. I Polska na pewno nie będzie pionierem w tym, tego typu przedsięwzięciu, bo ono jest mimo wszystko obarczone bardzo wieloma ryzykami, w związku z tym lepiej zobaczyć, co inni robią. Oczywiście jak eurocyfrowe się pojawi i tego typu pieniądz, no to wtedy jakaś odpowiedź banku centralnego polskiego będzie spodziewana. No ale to jest jeszcze dość daleka przyszłość. Głównym problemem bankowości i bankowości centralnej w krajach to teraz jest inflacja. To raczej spowolni wszelkie nadzieje na szybkie wprowadzenie walut właśnie pieniądza emitowanego cyfrowego przez banki centralne. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Bogdan Szafrański, amerykanista i ekonomista. Dziękuję bardzo za udział w programie. Dziękuję. Paweł Rakowski żegna się w tym odcinku Rozmowy Niezależnej.